Zaczynamy tutorial. W tym tutorialu postaram się omówić tworzenie po pierwsze tworzenie instalatorów w programie Install Builder, ale w większym zakresie niż to było poprzednio, więc nie korzystam z darmowej wersji, bo jest taka udostępniona przez producenta. Więc tak. Pierwsza rzecz. Żeby zrobić komponent, no to wiadomo, new komponent. Ale po zrobieniu new component tak naprawdę tak, ty możesz wpisać nazwę komponenta. Short name, on nie będzie wyświetlany, więc może być to coś takiego. Tutaj można zaznaczyć, czy będzie domyślnie instalowany, czy będzie można zaznaczyć go, czy nie, i czy będzie widoczny w ogóle w odpowiednim momencie instalacji. No i pojawia się coś takiego, desktop. Tutaj możemy tylko dodać ikonę application, no to tak. To jest ten tekst, który się wyświetla pod ikoną. To jest nazwa platformy, dla której będzie tak jakby ta ikona przeznaczona, w sensie, że jak znamy all platforms, to na to instalator dla każdej platformy da taką samą ikonę w takim samym miejscu. Ja bym radził zrobić każdą ikonę dla osobnej platformy. No bo na przykład plik wykonywany dla 32-bitowego Linuxa ma inne rozszerzenie niż dla 64-bitowego i no gdyby ktoś chciał, no to może tutaj wpisać tylko wersję albo dla 32-bitowego Linuxa, albo dla 64-bitowego i no wiadomo, ze względu na rozszerzenie 64-bitowa wersja pójdzie tylko na 64-bitowym Linuxie, a 32-bitowa tylko na 32-bitowym. W Windowsie, no to 32-bitowa aplikacja pójdzie na i 32-bitowym, i na 64-bitowym, ale logicznie to aplikacja 64-bitowa nie pójdzie na Windowsie 32-bitowym, tylko na 64-bitowym. No i dobra, tu jest ikona dla aplikacji, to jest dla dokumentu lub załóżmy, że dla samego dokumentu, no to jest jeszcze dla directory, to no i tutaj będzie no ścieżka do pliku, tutaj też platforma, ikona Windowsowa, ikona dla Unixa. No i to właściwie tyle. I tutaj można wybrać jeszcze URL. No to jest adres URL i tutaj właściwie się nic nie zmieniło, widziałem to poprzednio. Następna rzecz to jest tak jakby dodawanie plików w tym instalatorze. Po zaznaczeniu komponent wystarczy dodać add the installation folder. Ja nic nie będę zmieniał. I w tym miejscu jest oznaczone w jakiej ścieżce zostaną wypakowane te pliki, czyli tutaj będzie ścieżka instalacji i nowy i new folder. No, tutaj możemy to zmienić oczywiście. To jest ścieżka instalacji. To jest
ścieżka instalatora, to jest nazwa instalatora, nie wiem, to jest pełna ścieżka i pliku binarnego instalatora. To jest tak coś specyficznego, nie wiem, to jest ścieżka do, no jak widzicie, no i to jest ścieżka do katalogu użytkownika. No i tak, tutaj rzecz, która się na pewno przyda przy Godocie, mianowicie Godot posiada taką ścieżkę jak user. I w przypadku Linuxa, Maca i Maca jest to katalog domowy. Local, share, godot, app user data i tutaj nazwa gry. No. W przypadku Windowsa, no to dokumentacji podali, że to jest procent updata procent, czyli normalnie to jest ścieżka katalogu użytkownika, ukośnik updata, ukośnik roaming, ukośnik godot, ukośnik app user data, ukośnik nazwa gry. Musiałbym się przełączyć na Windowsa, żebym wam to lepiej pokazać, ale nie chce mi się tego robić i nawet na nim nie mam jeszcze OBS-a zainstalowanego, więc nie ma nawet o tym mowy. Więc tak, no i to jest sama ścieżka, gdzie zostanie gdzie zostaną wypakowane pliki. I żeby dodać pliki, które instalator wypakuje w danej ścieżce, trzeba najechać na ten folder, Station folder, albo directory tree, albo add files. Add files to jest dodanie pojedynczego pliku, a ścieżka to jest dodanie całej ścieżki, z tym, że gdy na przykład tutaj jest ścieżka prowadząca do folderu report bug. I instalator tak to zainstaluje, że po instalacji tak jakby pojawi się folder report bug wraz z podfolderami i plikami. Folder w tym miejscu, w którym miał zostać zainstalowany. Troszkę to ciężko tak powiedzieć, więc to zaraz pokażę na przykładzie. No i jeszcze jest jedna rzecz, którą można dodać, mianowicie grupy komponentów. To jest coś takiego jak komponent, tylko że tutaj jest nowa grupa komponentów i tutaj w tej, jakby to powiedzieć, rubryce components musimy dodać komponenty za pomocą tego tutaj magicznego przycisku. Teraz tak, konfiguracja instalatora bardziej zaawansowana. Tutaj jest taka podstawowa, czyli nazwa producenta, nazwa produktu tylko taka inna, nazwa wersji, ścieżka do pliku readme, ścieżka do pliku licencji, ścieżka do pliku licencji jako pliku HTML. I tutaj właściwie nic nie trzeba zmieniać, chyba że ktoś chce się bawić, no to proszę bardzo. To jest folder parameters. Tutaj jest domyślnie coś takiego jak install dir. To jest po prostu okienko, które się pojawi przed,
przed właściwą instalacją i ona pozwoli po prostu na wybranie ścieżki instalacji. Ono musi się nazywać install dir, dlatego że tutaj jest install dir i potem po prostu instalator by w trakcie instalacji spanikował albo niewłaściwie zainstalował pliki. I bodajże ten install dir jest domyślnie w projekcie, a jeśli nie jest domyślnie w nowo utworzonym projekcie, zawsze można go znaleźć w innych projektach. I tutaj można dodać jeszcze inne tego typu okna, typu grupa parametrów, wybór, znowu grupa parametrów directory, no to to jest to install dir plik, no to prosi użytkownika o zaznaczenie pliku. Info, to co wyświetla stronę z informacją. Label, no to jest prawie to samo, tylko że takie gorsze. Licencja, no to wyświetla licencję. Link, link. Parameter group, to jest tam samo password. To hasło to jest bardziej skomplikowana sprawa. Się nie będę zajmował, zwłaszcza że chyba na razie nikomu ono nie jest potrzebne. No i string to jest string. Oczywiście one zostaną wyświetlone w odpowiednich miejscach, na przykład ta licencja zostanie wyświetlona zaraz po tej, która została tutaj zdefiniowana. No i tak, tutaj mamy Allow Language Section, które pozwala wybrać język instalatora tuż przed uruchomieniem go. To jest to takie rzeczy jak Flash Image, takie, no, tutaj teraz zdefiniuję, bo one mi się potem przydadzą. No i tutaj jest domyślny język instalacji. Tego tutaj to lepiej nie ruszać. Nie wiadomo co to jest. Znaczy to są skrypty przed instalacją, po instalacji. Wnioskuję, że to nie jest nikomu do życia potrzebne. Na 0.5.1, bo taka będzie najnowsza wersja Pixelzona. No i tutaj jest taka też fajna rzecz, że tutaj można, tutaj są pliki językowe z tłumaczeniami, ale jeśli ktoś chce, to tutaj można ustawić pliki, licencje. Na przykład jeśli jest licencja, jeśli chcemy, żeby była licencja tłumaczona, to musimy ją na własną rękę przetłumaczyć. No i musimy tutaj wszystko zdefiniować. To jest ścieżka do pliku, to jest kodowanie. I to jest język użyty w tym tłumaczeniu. No i do reszty wrócimy tak jakby później. Teraz tak. Pierwsza rzecz. Jak zrobić taki przycisk typu skip w intrze? No. Może to się ciszę troszkę. Jak widać działa i pomija intro. Co jest spoko opcją. No i jak go zrobić? Ja go sobie tutaj nazwałem skip. On jest połączony.
podcast ze skryptem do sceny intra. Jeśli jest naciśnięty, to zatrzymuje się animacja i scena zmienia się na autosave notification. Dodałem ją tylko dlatego, że gra posiada system autozapisu, który za chwilę omówię. Tak, gry posiadające system zazwyczaj informują gracza o jego obecności, o tym, że stan rozgrywki jest zapisywany. Więc postanowiłem coś takiego jeszcze zrobić. Druga sprawa, sama zmieniona została też trochę czcionka. No tak, no. Myślę, że nie zrobiłem nic złego. Myślę, że to nic złego, że po prostu podkradłem ją z Windowsa 8. No bo na drugim dysku, na drugiej partycji mam zainstalowanego legalną 8. Tylko że jest taka fajna sprawa, że po odpalaniu Windowsa, Windows nie widzi partycji z Linuxem, dlatego że jest ona sformatowana w systemie plików EXT4 z księgowaniem, a Linux potrafi odczytać wszystkie partycje. Mało tego, gdybyście próbowali odpalić plik bin, wejdziecie w właściwości, to zostanie on zdefiniowany jako obraz płyty konsoli Mega CD, bodajże tak się nazywa, nie pamiętam. To był dodatek CD do Mega Drive'a, co jest zaskoczeniem trochę, bo no na przykład tutaj o właściwości obraz płyty konsoli Mega CD, oczywiście Sega CD-ROM. To jest takie no zaskoczenie dla mnie. Nie tak, no i to jest katalog systemowy z Windowsem. No i tutaj są czcionki. Ja sobie wybrałem bodajże użyłem bodajże, która to była czcionka. Chyba ta jest. Ta. Była tak czcionka. No tak, dlatego że Windowsy, czcionki użyte w Windowsie zazwyczaj wspierają wszystkie takie znaki specyficzne dla różnych języków świata, w tym polski, portugalski, francuski, niemiecki, wspierają umlauty wszystkie. Dlatego zdecydowałem się jej użyć ze względu na właśnie wsparcie tego typu znaków, a one się pojawiają w tłumaczeniach. No i zmiany widać na pierwszy rzut, no i widać to po prostu, jest gra i kontynuuj, lista zainstalowanych dodatków, z czego jeden za chwilę zrobimy. Licencje, no to no i tak, mówiłem przed chwilą, że zrobię dodatek, dlatego się nie przygotowałem, dlatego że nie mam do niego przygotowanych plików, ale zaraz sobie skopiuję z telefonu. To będzie DLC, które jeśli zostanie wykryte przez grę, zmieni muzykę w tle do wszystkich poziomów. W sensie ono będzie tak jakby współpracowało z tym DLC, które daje power upy, które jest zbudowane w ten sposób, że gra odpala zmodyfikowaną scenę z katalogu user. To nie jest tak, że ona dodaje do normalnego stage'a power upy w określonych pozycjach, chociaż można by tak zrobić, ale po co się z tym bawić. Więc dobra, jak sobie teraz skopiuję pliki, myślę, te dwie piosenki jeszcze trzeba będzie skonwertować. Więc tak, do konwersji to sobie przygotuję teraz Audacity. Nie obraźcie się, że mam po prostu tak kiepskie oneta. Są
etatem. Poprzedni live się nie udał. Nie, jest Audacity zainstalowany. Internet jest też przyczyną do tego, dlaczego ten tutorial jest nagrywany w formie odcinka, a nie live'a. Chociaż może to i nawet lepiej, że jest to odcinek. Więc nie wiem, czy przez kabel mi pójdzie, dlatego zrobię to przez Bluetootha. Teraz muszę znaleźć piosenki tylko. Nie trzeba będzie konwertować, one są zapisane jako OGG. Nie powinny się długo przesyłać, bo... mają razem mają około 4 megabajtów. Więc tak. A teraz dopiero przesyłają. Więc dobra. Dobra, to są. Tak więc kopiuj. Teraz ją muszę wrzucić do plików gry. Dobra, są już. Więc fajnie jest wszystko. Kurde, ten mikrofon prawie zleciał, jakie to chińskie wszystko. Teraz tak. Pierwsze to jest stage. Więc tak. Jakby to zrobić? Tak, tutaj będzie, pewno musimy dodać ten audio stream player. On będzie nazwany bodajże Music 2. I on jak
elektronicznym. VLC z VLC 2. Nie wiem, którą zaraz przesłuchamy. Dobra, czyli to musi być ta. Nie, nie, to. To to. Ta druga będzie do poziomów Ice Cap Adventure. Teraz jakby co, to o tej piosenki zrobiłem w aplikacji na Androida Music Jam Maker. Bardzo fajna aplikacja, ale niestety zajmuje dużo miejsca i jest bardzo bateriochłonna, że tak powiem. To nie powinno się tak mówić. Więc dobra. Teraz trzeba ustawić jakiś plik w lokalizacji user. Taki, że po wykryciu jego gra zamiast odtwarzać zwykłą muzykę, będzie odtwarzała tą muzykę z DLC i proponuję, żeby to były właśnie pliki z tą muzyką. Tylko zapisany jak inaczej, nie to audio stream OGG Vobris Rescue, super inaczej, tutaj zapisz jako tres. Kurde. Niestety tak będzie pixel zone. Albo to jest otwórz plik. Jezus, no ja chciałem być. Nie, co ja dam? Nie da się tego zapisać. Dobra. Zresztą mniejsza z tym. Więc tak, kopiujemy DLC 2, skopiuj katalog domowy Negit Kraken. Lokal. DLC 2. I tutaj będzie teraz prosty skrypt. Nie. Znaczy prosta funkcja. Ta zmienna może mieć dowolną nazwę, tutaj nazwę sobie DLC. Tutaj będzie coś bardzo prostego. Jeśli plik będzie istniał, źle napisane. Tutaj jest jego lokalizacja. To będzie tak.
zlatuje. E, dobra. A tak, jest dobrze. Jeśli plik istnieje tutaj. Teraz nazwa tych plików. To jest. Dobra, nieważne, który to zresztą. Tutaj będzie tak. Music. Stop. I play. Teraz pozostaje zobaczyć, czy to zadziała. Brawa dla mnie, bo to działa. Oczywiście trzeba będzie dodać ten skrypt do innych poziomów, ale to jest taki przykładowy sposób, jak można zrobić własne DLC przy możliwie najmniejszym wysiłku. Czyli coś. To jest coś w sam raz dla mnie. Więc teraz dodajmy to do innych poziomów i cieszmy się nową muzyką. A potem dodamy to DLC do instalatora, żeby on je poprawnie zainstalował. Zbudujemy instalator i go przetestujemy. Oczywiście poprzednia wersja gry zostanie zainstalowana, żeby nie było żadnych błędów albo coś, bo szkoda gadać. Dobra, więc trzeba po prostu skopiować całą tą funkcję i dodać go. Sobie tutaj pootwieram inne levele. Oczywiście usunąłem level z bossem, bo mi się nie podobał. No i włosów trzeba by bardziej dopracować. Więc ale jeśli jest ktoś chętny zrobić bossa, no to może się ze mną skontaktować i ewentualnie nam pomóc. Co jest? Ha. Mój błąd. Daj. Muzyka jest za głośna, to ja trochę ściszę. Chyba tak będzie dobrze nawet. Dobra, więc teraz
za te zmodyfikowane levele dla DRC Power Up. Więc tutaj też właściwie będzie to samo. Zobaczycie, że to działa, że można dwa DLC połączyć ze sobą i będą działały, tylko że trzeba po prostu myśleć, jak się to DLC robi i myśleć, jak je robić, tak żeby wszystko wyszło dobrze. Tutaj będzie też ta sama muzyka. Okej, tutaj już jest. I tutaj też już jest. No więc odpalmy ten level. Jak widać, działa. I są power upy. Więc teraz zróbmy do naszych, że tak powiem, lodowych poziomów. Znaczy przygotujmy nasze lodowe poziomy, te następne poziomy pod to DLC. Część z was nabrała wątpliwości, że jak ten plik nie będzie z tą muzyką nie będzie istniał, to że gra się zawiesi. Zaraz to sprawdzimy. Jeśli tak będzie rzeczywiście, no to naprawię to, bo jest też prosta metoda, żeby to naprawić. Więc właściwie no usunę to teraz i zobaczymy. Ale może być błąd i trzeba będzie po prostu napisać kilka dodatkowych linijek, żeby no nasza gra działała poprawnie. Ta lokalizacja dotyczy chyba Godotu ze starszej gałęzi 2.1. Nie wiem, nie sprawdzałem. Teraz panikuję, ale nie panikuję, ale zobaczmy, czy debugger wyłapał jakieś błędy. Wyłapał. Dobra. Usuńmy je. Znaczy usuńmy te błędy. Więc tak, tutaj wystarczy skopiować tą zmienną. Znaczy bez tej zmienny skopiowanej. Tutaj trzeba dodać ważne słowo not. Ja sobie teraz skopiuję i wkleję do innych leveli, w sensie do innych skryptów.
Teraz zobaczmy. Czy owe błędy zostały wyłapane? Wyłapały. No ale jak widać z tym kawałkiem kodu też nie widzi w tym błędu, więc na razie można to zostawić. Ewentualnie jeśli jakieś błędy się pojawią, to wystarczy to usunąć albo zgłosić problem do mnie albo na jakieś forum. Możecie to, jeśli zgłosicie ten problem do mnie, to ja go oczywiście postaram się w miarę możliwości naprawić. Ewentualnie sam się będę też zapytał na forum albo coś. Więc to jest koniec pierwszej części tego tutoriala. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. I zapraszam na część drugą.